Na Biuletynie Informacji Publicznej Leszna pojawił się projekt budżetu na 2022 rok. Jego prezentacja przed radnymi będzie miała miejsce na posiedzeniu w sali sesyjnej w piątek 19 listopada o godzinie 14:30. Możliwy jest udział mieszkańców. Zapraszam także mieszkańców naszego miasta. W sali sesyjnej będzie prezentacja budżetu, trudnego budżetu dla wszystkich samorządów, ponieważ jesteśmy zaskoczeni ogromnymi wzrostami kosztów bieżących poprzez wzrost energii elektrycznej, gazu, ceny paliwa. To wszystko przekłada się i też bardzo wysoka inflacja. Pojawia się bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, czyli modernizacja akwawitu. Na przełomie listopada i grudnia mają pojawić się konkursy w ramach Polskiego Ładu i tak jak już mówiłem radnym, ta inwestycja, która opiewa około 40 milionów, tak szacujemy, no będzie przedmiotem napisania przez nas wniosku do Polskiego Ładu. Jeżeli uda nam się, na razie w WPF-ie no rozpisaliśmy to jako zadanie, które miasto będzie wydatkowało w 100%, natomiast będziemy szukać dofinansowania. Chcielibyśmy zmodernizować czy też zrealizować trochę inwestycji w oświacie. I na razie analizujemy wszystkie potrzeby, a ich jest sporo, natomiast mogę tylko pani zdradzić, że nawet myślimy nad tym, żeby przedmiotem dyskusji to jest oczywiście, aby wybudować nowe przedszkole w centrum miasta. Przypomnę, że w centrum miasta funkcjonuje kilka przedszkoli, jak przy ulicy Komeńskiego, przy ulicy 17 stycznia, a także przy ulicy Poplińskiego. No i te przedszkola, dwa w obiektach takich willowych, no to warto byłoby poprawić warunki. Natomiast przy ulicy Poplińskiego, no to jest też obiekt, który był wybudowany prawdopodobnie w czynie społecznym, no i też wymaga modernizacji. To być może wybudować jedno duże przedszkole. Na ulicy 17 stycznia jest przedszkole bardzo skromne, jeżeli chodzi o dzieci jednooddziałowe, także tu myślimy o tym, żeby ewentualnie skumulować to, ale to jest przedmiot takiej fajnej dyskusji. Natomiast no, mamy też problem ze szkołą podstawową numer 10. Na razie zaskoczył nas komunikat, bo tam mamy opracowaną dokumentację na termomodernizację całej szkoły. Jest to poważne zadanie, natomiast chcieliśmy składać wnioski do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale pojawił się komunikat, że na razie tego konkursu nie będzie, jest przesunięty w czasie. To być może szkoła podstawowa numer 10 będzie też ujęta jako zadanie, które może być zrealizowane ze środków rządowych w ramach Polskiego Ładu. Także mamy trochę czasu jeszcze, ale jedno nie ulega wątpliwości. Priorytet to akwawit, drugim priorytetem to są placówki oświatowe.